Dobry wieczór. Szanowni Państwo, witam zgromadzonych na sali i tych, którzy słuchają w tej chwili naszego wykładu za pośrednictwem internetu. Pozdrawiam także tych, którzy później dołączą do nas i odsłuchają tego wykładu na naszej stronie. Sytuację mamy bardzo trudną, choć cieszymy się, że możemy po pewnej przerwie znów się spotkać, bo wznawiamy ten cykl, tak jak to było zaplanowane. Pierwsza część naszych wykładów została zrealizowana zgodnie z planem w ubiegłym roku, a dziś rozpoczynamy drugą część, kilka wykładów, które poprowadzimy w tym samym cyklu, czyli co dwa tygodnie wykład poświęcony problematyce II wojny światowej lub pierwszych lat Polski Ludowej. Temat: niepodległość. Poznań i niepodległość, poznański sposób na niepodległość. Niedaleko odbywa się właśnie koncert poświęcony, czy dedykowany Ukrainie, która została napadnięta przez Rosję. Pamiętamy te trudne czasy, kiedy sami tutaj w tym XIX wieku musieliśmy zmagać się z pruskim zaborcą i temu poświęcony był pierwszy cykl naszych spotkań, poznańskiego sposobu na niepodległość. Potem zastanawialiśmy się nad tym, jak tę niepodległość wykorzystaliśmy przez pierwsze 20 lat. Budowaliśmy, odbudowywaliśmy polską polskość, budowaliśmy samorząd. No, potem przyszły niestety te smutne czasy II wojny światowej i Polski Ludowej. Z jednej strony cieszyliśmy się, że pokonaliśmy wroga, z drugiej ta Polska nie była w pełni wolna. O tym, że tuż za granicą toczy się wojna, trudno to nam sobie wyobrazić i przyjąć do świadomości, że po tych okropnych latach, które mamy w naszej takiej zbiorowej pamięci, dochodzi do czegoś takiego. Nie możemy zapominać też o tym, że co się w Polsce dzieje, bo ta sprawa może przycichnąć i że bezprawie, które nas otacza, może się rozprzestrzeniać, i zarzuty, że w Rosji ktoś łamie prawo, jak sami nie potrafimy tego przestrzegać, no to są takie rzucane może w niewłaściwą stronę. Temu musimy się przeciwstawiać, ale sami też pamiętajmy, czego doświadczaliśmy i co powinniśmy zrobić. Utracona i odzyskana, ze znakiem zapytania. Poznański sposób na niepodległość 1939-1956 to nasz tegoroczny cykl. Wykład poświęcony będzie trudowi odbudowy. Jak to się stało, że mogliśmy odbudowywać, w jakich strukturach to się działo, jak najpierw odbudowywano i wydawało się, że przywracamy. Niektórym się tak wydawało, że przywracamy to, co było przed wojną, ale szybko sytuacja się zmieniła, no i zaczęliśmy budować socjalizm i gospodarkę planową, gospodarkę socjalistyczną. Dzisiejszy prelegent, profesor Jan Miłosz, specjalista od tego właśnie zakresu, od tych wszystkich problemów, które przed chwilą wymieniłem. Część z Państwa mogła się zapoznać z piękną wystawą, którą przygotowali pracownicy biblioteki. Można się zapoznać z publikacjami pana profesora, a także innymi dokumentami. Na zdjęciach widać, jak Poznań był zniszczony, jak odbudowywano Poznań. Potem jak w czasach socjalistycznych opisywano tę rzeczywistość, jakie były różnego rodzaju manifesty, jak budowano tę socjalistyczną gospodarkę. To niezwykle cenne obiekty z naszych zbiorów. A potem jak już poddano refleksji i ocenę taką zobiektywizowaną, czy w inny sposób oceniano, z innego punktu widzenia oceniano to, co działo się w czasach Polski Ludowej. I do tych badaczy właśnie należy pan profesor Jan Miłosz, absolwent naszego Uniwersytetu Wydziału Historycznego. Tutaj zrobił doktorat, który poświęcony był Poznańskiej Radzie Narodowej, czyli władzom tym początkowo samorządowym, później już
quasi samorządowym, tej Radzie Narodowej od 1945 do 1973 roku. Habilitację zrobił na podstawie rozprawy poświęconej związkom wyznaniowym, legalnym i nielegalnym, działającym po wojnie w Wielkopolsce. Jest profesorem w Zakładzie Historii Gospodarczej na Wydziale Historii naszego Uniwersytetu i tak się składa, że ostatni wykład w poprzednim cyklu miał również profesor z tego zakładu, kierownik katedry, pan profesor, czy przedostatni wykład, tak? Przedostatni, bo ostatni miał pan profesor Polak, czy ostatni miał też z tego zakładu i dzisiaj znów sięgnęliśmy do zasobów tej właśnie katedry. Pan profesor specjalizuje się w sprawach gospodarczych, administracyjnych, sytuacji kościołów i związków wyznaniowych, edukacji w tych czasach najnowszych. Jest autorem szeregu publikacji z tego właśnie zakresu. Część z nich można tutaj oglądać. Przed chwilą wspominaliśmy niektóre z nich właśnie, na przykład o tym, co się działo z lasami, również po II wojnie światowej. Ale tych publikacji o tematyce, którą teraz wymieniłem, jest sporo. O części ze swoich badań opowie nam dzisiaj. Zapraszam, panie profesorze. Dziękuję. Dziękuję bardzo tutaj gospodarzowi, panu profesorowi za pewne wprowadzenie. Powiem tak. Zastanawiając się nad tym dzisiejszym wykładem, chciałem powiedzieć, że spojrzymy na to zagadnienie trochę szerzej, to znaczy nie tylko Poznań, ale Wielkopolska i też województwo poznańskie. Województwo poznańskie, które w tych pierwszych latach po wojnie, czyli w latach 45-50, to było województwo, które obejmowało również ziemię lubuską, czyli i Zieloną Górę, i Gorzów, i powiaty, które między tymi dwoma miastami się znajdują, aż po Odrę, po granicę państwa w tym okresie. Można powiedzieć tak, że tak jak państwo widzicie, można powiedzieć tak, że Wielkopolska po 45 roku kontynuowała, właściwie Wielkopolanie, poznaniacy, kontynuowali pewną myśl, która funkcjonowała w Wielkopolsce w okresie międzywojnia. Polski Związek Zachodni to ta organizacja, która powstała jeszcze z Rady Narodowej dla Zaboru Pruskiego, powstałej w 1913 roku, skupiał tych poznaniaków, którzy za cel mieli jakby tą polską myśl zachodnią. To później z tych ludzi między innymi powstał Instytut Zachodni. Ale to oni dostrzegli pewną wartość w tych ziemiach, które w 1945 roku znalazły się w granicach państwa polskiego na zachód od Wielkopolski. Między innymi tutaj chodzi o ziemię lubuską. To poznaniacy starali się pomóc ówczesnym władzom, ówczesnej administracji. Wprawdzie była to administracja PPR-owsko-PPS-owska, ale poznaniacy związani z właśnie Związkiem Zachodnim uważali, że zagospodarowanie tych ziem zaraz po wojnie siłami między innymi poznańskimi umożliwi szybszą integrację tych ziem z resztą państwa polskiego. Widzimy tutaj na tym slajdzie kilka map, kilka planów, które pokazują, jak wyglądała sytuacja między rokiem 45 a 50, czyli wtedy, kiedy kiedy początkowo ziemie zachodnie i północne podzielone były na okręgi, a następnie stopniowo zmieniane w województwa. I widzimy wyraźnie, że za rządów w województwie poznańskim wojewody Widiwirskiego, który był takim dosyć pozytywnie nastawionym człowiekiem na właśnie ekspansję województwa poznańskiego w kierunku granicy, to może nie zawłaszczenie,
ale przyłączenie administracyjne ziemi lubuskiej do województwa poznańskiego zaowocowało, że część Wielkopolan ruszyło na ziemie zachodnie budować nową administrację, administrację polską. Burmistrz Zielonej Góry, burmistrz Gorzowa byli poznaniakami, nie mówiąc już o tym, że burmistrz, że prezydent Szczecina był również poznaniakiem. Także o tym powinniśmy pamiętać. Tak wygląda mapa ziem zachodnich i północnych, która pokazuje jakby udział Wielkopolan w zasiedlaniu ziem zachodnich i północnych. I muszę powiedzieć tak, że Wielkopolanie, zwłaszcza z tych powiatów zachodnich województwa poznańskiego, doskonale rozumieli, że te powiaty, czy te tereny, które są tuż za byłą granicą z 1939 roku, jest im najłatwiej zasiedlić, najłatwiej odbudować i najłatwiej spolonizować. Pozwoliłem sobie tutaj pokazać kilka zdjęć z tamtych terenów. To są tereny, które oczywiście można powiedzieć tak, Poznań w 1945 roku w trakcie zajmowania go przez Armię Czerwoną w zasadzie stracił całe Stare Miasto i wiele obiektów i przemysłowych, i wiele zabytków, wiele perełek architektonicznych, ale można powiedzieć tak, w Poznaniu nie doszło do tego, do czego dochodziło na tych terenach ziemi lubuskiej, czy Pomorza Zachodniego, czy Dolnego Śląska, gdzie po przejściu frontu stały całe miasta opuszczone przez uciekających Niemców, a po dwóch, trzech miesiącach były takie ruiny, jak na tych zdjęciach. Prawda? Można powiedzieć, że Armia Czerwona mściła się post factum na tych terenach, pozostawiając je nam, między innymi również poznaniakom, którzy tam ruszyli je odbudowywać i włączać w struktury administracji państwowej Polski w taki sposób, w takim stanie. Dzisiaj jak patrzymy na te zdjęcia, które do nas docierają w mediach różnych i widzimy niszczone miasta na Ukrainie, to czasami ja mam przed oczami właśnie te zdjęcia. Historyk patrzy na to, co dzieje się dzisiaj, ale też widzi to, co kiedyś było i kiedyś się działo. W związku z tym, że te tereny bardzo szybko stały się miejscem osiedlania się repatriantów, zwłaszcza repatriantów, oprócz poznaniaków czy Wielkopolan, którzy zasiedlili ten pas nadgraniczny między Polską a Niemcami, będący przed 1939 po stronie niemieckiej, również bardzo duża grupa właśnie repatriantów z terenów kresów wschodnich. Z kresów wschodnich na kresy zachodnie i jeszcze do tego jakby nad tym wszystkim czuwający Polski Związek Zachodni. Także to też jest jakiś symbol tego, że poznaniacy pomagali, znaczy starali się odbudowywać zarówno swoje miasta zniszczone, może nie aż tak bardzo, dlatego że poza obroną przez Niemców Poznania w zasadzie front w 1945 roku w styczniu i w lutym bardzo szybko się przesunął przez Wielkopolskę, prawda? Może dlatego Armia Czerwona mściła się na tamtych miastach, na Sulechowie, na Babimoście, na innych małych miejscowościach na Pomorzu Zachodnim, gdzie miała czas i powiedzmy sobie z jakąś taką zapalczywością niszczyła to, co tam zostało, chodząc od domu do domu, podpalając, rzucając granaty, wysadzając budynki. Wielu poznaniaków starszego pokolenia, bo pamiętam w rodzinie takie opowiadania, którzy
byli na robotach przymusowych w tym pasie nadgranicznym i zostali tam po ucieczce Niemców, opowiadało, na przykład takie opowieści w rodzinie mojej krążyły o Sulechowie, że to miasto stało całe. I tydzień po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną przyjechały oddziały sowieckie i po prostu dom po domu podpalały i wrzucały granaty do piwnic. Także całe centrum zostało zniszczone. Można powiedzieć tak, że Wielkopolska przez to, województwo poznańskie, przez to połączenie z ziemią lubuską jakby nabrała nowego wymiaru, nowej prędkości, nowego impulsu do rozwoju, bo to nie tylko odbudowywano Wielkopolskę jako taką, ale również tą ziemię lubuską. Tu mamy, drodzy Państwo, wykres na podstawie roczników statystycznych z lat 40. i 50. Pokazana jest dynamika rozwoju ludności w tym czasie. Widzimy, jak sytuacja wyglądała w roku 33, gdzie ludność niemiecka na terenie ziemi lubuskiej szacowana była na 600 tysięcy obywateli Rzeszy, prawda? Natomiast w roku 46 na tych terenach, które znalazły się w składzie już od lipca 45 roku, w składzie województwa poznańskiego, zamieszkiwało niecałe 300 tysięcy Niemców, prawda? I stopniowy wzrost ludności na terenie całego województwa poznańskiego do 40 roku, 49 roku. Ale jak widzimy, ta odbudowa demograficzna tych terenów, łącznie z ziemią lubuską, do 49 roku, ta liczba zamieszkujących te tereny Polaków nie przekroczyła tego stanu, który był w 33 roku tylko w województwie poznańskim, tym przedwojennym. W 33 roku tym województwie bez tych wschodnich powiatów, prawda? Bo dopiero w 36 powiaty kaliskie czy koniński został włączony do województwa poznańskiego. Na odbudowę, na podejście do odbudowy duży wpływ miały te dekrety, które były wówczas przez władze komunistyczne wydawane. Tu przede wszystkim ustawa o nacjonalizacji, czyli przejęciu na własność państwa gałęzi gospodarki narodowej, tych podstawowych, ale równolegle z tym dekret o majątkach opuszczonych i poniemieckich. Jak zapewne Państwo się orientują, na tych terenach i samej tej rdzennej Wielkopolski, i tej części zachodniej ówczesnego województwa poznańskiego, ten problem był bardzo, bardzo taki palący, dlatego że całe mienie żydowskie, całe mienie, częściowo mienie polskie, które w 1939 roku zostało przejęte przez podzarząd niemiecki, zostało uznane jako mienie opuszczone bądź też mienie poniemieckie. W związku z tym z tego majątku przejętego przez państwo można było zacząć częściowo odbudowę gospodarki na tych terenach. Bo część z tych przedsiębiorstw, z tych małych warsztatów, małych przedsiębiorstw, zakładów rzemieślniczych, można było na podstawie późniejszych uregulowań prawnych reprywatyzować de facto. Mimo tej ustawy o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi przemysłu. Przepraszam. To był jakby jeden ważny element, wyjaśnienie kwestii prawnych co do mienia, które na tych terenach pozostało. Mienia, które pozostało na ziemi lubuskiej, ale też mienia, które pozostało w pozostałej części województwa poznańskiego. Trzeba pamiętać jeszcze o jednym, że część tego mienia, zwłaszcza na ziemiach
zachodnich znalazła się w gestii Armii Czerwonej, komendantur wojskowych i Armii Czerwonej, która od 1945 roku, od zakończenia, właściwie jeszcze wcześniej niż wojna została zakończona w Europie, po prostu zaczęła prowadzić tak zwaną politykę trofeów wojennych, prawda? Czy też politykę związaną z odszkodowaniami, jakie Niemcy mieli w przyszłości zapłacić między innymi Związkowi Radzieckiemu, czyli po prostu to mienie poniemieckie pakowano, rozbierano zakłady przemysłowe i pakowano je na pociągi, wywożąc w kierunku Związku Radzieckiego. Tu natomiast mamy informację, jak wyglądała sytuacja związana z samą odbudową, ze środkami, jakie państwo polskie przyznało na odbudowę województwa poznańskiego. Tutaj jest błąd, nie wielkopolskie, tylko województwa w województwie poznańskim w latach 45-46. Zauważcie państwo, że ten słupek wskazujący rok 45 jest w zaledwie 1/8 taki jak ten wskazujący środki i kwoty wydawane na odbudowę w 46 roku. Można powiedzieć tak, że o ile w 45 roku i w Poznaniu, i w miastach wielkopolskich, ale też w miastach ziemi lubuskiej odbudowa, można powiedzieć tak, odbudowa polegała raczej na porządkowaniu tego, co było zniszczone, tego, co można było wykorzystać w późniejszym procesie odbudowy. To widać zresztą też w Poznaniu, prawda? Odbudowa Starego Miasta trwała długie lata i nie zakończyła się w latach 40. Ale najpierw trzeba było uporządkować to, co na tych ziemiach zostało. I są takie zdjęcia, może nie z Poznania to są zdjęcia, które możecie państwo znaleźć w różnych publikacjach, pokazujące w 45 roku jeńców niemieckich, którzy odgruzowują Poznań. Ale są takie zdjęcia z innych miast, między innymi właśnie z ziemi lubuskiej, gdzie już repatrianci, którzy są tam osadzani, zajmują się porządkowaniem tego miejsca, w którym przyjdzie im żyć. Prawda? I na to między innymi te pieniądze z tych pierwszych budżetów samorządu, ale też państwa, bo państwo przelewało czy przekazywało samorządom terytorialnym środki na odbudowę, one były przeznaczane. 46 rok to pierwszy rok planu odbudowy, planu trzyletniego. W związku z tym te kwoty są już zdecydowanie większe. Natomiast myślę, że warto też spojrzeć na to, jak wyglądała w tym okresie gospodarka, jak ona się odradzała. Bo odbudowa szła swoją drogą, ale najważniejsze dla społeczeństwa było co innego. Było miejsce pracy, możliwość zdobycia środków na zakup żywności, na ubranie, na to, żeby jakoś sobie to życie poukładać. I zobaczcie państwo, w tych pierwszych latach, 46, tu mamy porównanie z 46 roku z rokiem 48 w województwie poznańskim, czyli całym województwie. To, co powiedziałem wcześniej, zmienia poniemieckiego i opuszczonego, część drobnych zakładów, rzemieślniczych zwłaszcza, które nie zostały rozkradzione, one były przekazywane repatriantom w ramach odszkodowań, ale też jakby w ramach tej akcji reprywatyzacji, ale to były niewielkie zakłady. Natomiast w efekcie globalnym czy całościowym, jak widzimy, ta liczba tych zakładów rzemieślniczych, drobnych zakładów wytwórczych,
to jest skala 28 tysięcy tego typu jednostek, które zatrudniały, dawały pracę, dawały środki utrzymania, co było ważne. Pamiętajmy, że przez Poznań i Wielkopolskę w latach 45-47 do 48 roku przechodzi fala repatriantów. Poznań jest jednym z głównych, kluczowych punktów na mapie repatriacyjnej zarządzanych przez Państwowy Urząd Repatriacyjny, przez PUR. To z Poznania rozjeżdżają się transporty na północ, w stronę Piły, w stronę Trzcianki, czy w stronę Czarnkowa i na zachód w stronę Gorzowa, w stronę Zielonej Góry i tych powiatów między, prawda, na ziemi lubuskiej. To są setki tysięcy ludzi. Naprawdę tu trzeba powiedzieć, że Państwowy Urząd Repatriacyjny i ta część społeczeństwa, która współpracowała z tym urzędem, musiała stworzyć bardzo mocną, bardzo dobrze funkcjonującą siatkę opiekuńczą nad tą ludnością. Tu nie było czasu. Znowu jakby nasuwają się pewne skojarzenia z dzisiejszymi wydarzeniami na wschodniej granicy. Prawda? Tu nie było czasu na zastanawianie się, bo te transporty z repatriantami już szły ze wschodu w 1945 roku. Pierwsze transporty repatriantów przyjechały do Poznania czy do województwa poznańskiego jak w momencie, kiedy jeszcze trwały walki w Berlinie. Także o tym też musimy pamiętać. Natomiast rozwój gospodarczy tej drobnej wytwórczości, drobnego przemysłu i rzemiosła w tych latach, jak widzicie Państwo, jest ogromny. Prawda? Jest ogromny, bo wzrost liczby zakładów do 28 tysięcy to jest duża skala. I rzemiosło. Rzemiosło, które było takim elementem walki o prywatną część gospodarki. Zobaczcie Państwo, tutaj mamy dane z lat 46-53. W tych ostatnich słupkach dwóch mamy połączone dane z województwa poznańskiego i już województwa zielonogórskiego z 51-53 roku. Czyli to jakby ta cała przestrzeń, która wcześniej była w województwie poznańskim do 50 roku. I widać wyraźnie rozwój rzemiosła. Czyli nastawienie na usługi, na drobną wytwórczość. Mamy podzielone w latach 46-47 te słupki na poszczególne rodzaje warsztatów rzemieślniczych. W jakich sektorach te warsztaty funkcjonowały. No? I razem ile to było? 28 tysięcy warsztatów rzemieślniczych na terenie województwa poznańskiego, czyli można powiedzieć i w Wielkopolsce, i na ziemi lubuskiej. To pokazuje, jaki był szybki rozwój tej części gospodarki, tej drobnej, tej najbardziej podstawowej, prawda? Bo to wiadomo, wszystkie te przedsiębiorstwa, te warsztaty rzemieślnicze, które są najbardziej potrzebne. I sieć handlowa. Tu znowu mamy, powiem tak, wracając jakby jeszcze wcześniej. Zobaczcie Państwo, że po 1948 roku, w momencie zakończenia planu trzyletniego, w 1949, zaczyna się walka z... Komuniści zaczynają walkę, przede wszystkim bitwę o handel i walkę z drobnymi przedsiębiorcami, z kapitalistami, prawda, drobnymi, różnego typu. W związku z tym zaczyna się upaństwawianie zakładów rzemieślniczych, ale też jak widzimy tutaj, upaństwawianie handlu, no bo po bitwie o handel w zasadzie można powiedzieć, że funkcjonują przedsiębiorstwa handlowe czy sklepy, hurtownie tylko upaństwowione. I widać wyraźnie, jak spada liczba, najpierw spada ta liczba prywatnych placówek handlowych, a potem już w zasadzie
nawet dane statystyczne tego nie ujmują, które z tych placówek handlowych na terenie województwa poznańskiego, ale też na terenie innych województw w Polsce są państwowe, a które są prywatne. Nie ma tego w rocznikach statystycznych po 1948 roku, po bitwie o handel. I oczywiście spada ich liczba. Spada ich liczba, dlatego że część drobnych, tak jak w przypadku rzemiosła, część drobnych warsztatów, ale część również sklepów i placówek handlowych po prostu się zamyka. Ci właściciele, mając oddać swoje majątki, swoje sklepy, swoje warsztaty, po prostu je zamykają i rezygnują z tej działalności gospodarczej. To? Było ich tyle, było ich na szczęście w 1948 roku tyle, że ten spadek, mimo że jest dosyć gwałtowny, bo tu widać wyraźnie przy warsztatach rzemieślniczych, z 28 tysięcy warsztatów w 1948 roku do 13 tysięcy. Czyli powiedzmy sobie, więcej niż połowa zniknęła. To oczywiście odbija się na sytuacji ludności, dostępie do usług, do krawca, do szewca, do piekarza, prawda? I innych tego typu usług. One są bądź przejęte przez państwo w ramach spółdzielni krawieckich, fryzjerskich, piekarskich czy innych, bądź upaństwowione w ramach przedsiębiorstw państwowych czy przedsiębiorstw wcześniej samorządowych, o których jeszcze powiemy. Ale przez to, że ich było w 1948 roku tak dużo, to jakby można powiedzieć tak, było z czego, było co, czy można powiedzieć tak, a przynajmniej przez to jakaś ich część pozostała. Nie niż połowa, ale zawsze. To spowodowało później w latach po 56 roku, że to rzemiosło i handel miał się, ten prywatny handel, prywatne, zwłaszcza prywatne rzemiosło, miało się z czego odbudowywać. Bo ten wzór prywatnego rzemieślnika, ten wzór pracy, dobrej pracy rzemieślniczej pozostał. Uczniowie w tych warsztatach biorący naukę zawodu, prawda? To pozostało i zostało jakby przeniesione w następne okresy historyczne. O tym musimy pamiętać, że gdyby tego nie było tyle w 1948 roku, to w 1956 roku nie byłoby nic. Oczywiście oprócz gospodarki, czy tych gałęzi gospodarki, które były bezpośrednio nastawione na obsługę ludności, na obsługę tych napływających repatriantów, mamy też stopniową likwidację, a po 1948 roku już likwidację instytucji kredytowych i bankowych. Widzimy, że do 1948 roku istnieje szereg różnych instytucji finansowych, z których mogą korzystać i prywatne, drobne przedsiębiorstwa, i samorządy. Bo samorządy do odbudowywania miast oczywiście dostawały dotacje z budżetu centralnego, ale one nie wystarczały. One trzeba było, że tak powiem, zaciągać pożyczki, między innymi w komunalnych kasach oszczędnościowych. I powiedzmy sobie tak, od 1949 roku monopol instytucji finansowych państwowych jest już de facto rzeczywistością. Pozostaje Narodowy Bank Polski, pozostaje Bank Gospodarstwa Krajowego i PKO. Prawda? Natomiast wszystkie inne instytucje finansowe, które przez lata, przez dekady, od połowy wieku XIX były budowane przez społeczeństwo polskie, tutaj między innymi w zaborze pruskim, one zostają przejęte przez państwo. Ich aktywa zostają przejęte przez państwo. I tak zostało do końca PRL-u. Innym obszarem, o którym może czasami się nie mówi, albo mówi się mało, to jest obszar funkcjonującego w takich przełomowych okresach historii czarnego rynku. A w tym
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk kilka lat temu wraz z Uniwersytetem, z naszym zakładem, organizowało konferencję na temat przestępczości gospodarczej. W tym również była mowa o czarnym rynku. I zobaczcie Państwo, jak wyglądała taka pobieżna zrobiona mapa czarnego rynku w latach 45-50. Skąd przepływały towary? Kto brał w tym udział? I powiedzmy sobie szczerze, ziemia lubuska była też jednym z tych terenów, skąd na czarny rynek trafiały towary z tak zwanego szabro, czyli wywożenia towarów, które pozostały po ludności niemieckiej na tym obszarze. No? Tu mamy napływ różnego rodzaju dóbr. Jakimi kanałami to docierało? Po 50 roku to się urywa w większości. Pozostaje przemyt na granicach i w zasadzie wewnątrz kraju ewentualne ruchy związane z dostarczaniem do miast, do dużych miast żywności. Trzeba pamiętać, że po 40, w okresie planu sześcioletniego zakazano sprzedaży nadwyżek produktów rolnych na wolnym rynku. Do tego wrócono dopiero po 56 roku. Wszystkie nadwyżki, cała produkcja rolna miała być dostarczana do państwowych punktów skupu i przez państwo redystrybuowana. Prawda? Nie można było kupić nic, na przykład jajek, ziemniaków czy innych warzyw na wolnym rynku w stylu rynku Jeżyckiego czy rynku Łazarskiego. Rolnik nie miał wstępu do miasta ze swoją nadwyżką produkcyjną. Miał ją oddać państwu. Zmieniło się to po 56 roku. A obowiązkowe dostawy, które zostały nałożone przez okupanta w latach II wojny światowej, trwały de facto do 70 któregoś roku. Dopiero w 70 bodajże trzecim roku obowiązkowe dostawy nałożone na gospodarstwa prywatne, rolnicze, zostały zmienione na kontraktację. Także o tym też musimy pamiętać, jak wyglądała gospodarka rolna. No myślę, że tutaj też inni moi koledzy z Zakładu Historii Gospodarczej mogliby na ten temat powiedzieć więcej. Sytuacja związana z tym szabrem, o którym mówiłem przed chwilą, była na tyle poważna, że w 1948 roku wprowadzono rozporządzenie Ministerstwa Ziem Odzyskanych o zakazie wywozu wszelkich dóbr z obszaru ziem odzyskanych, ale to było już za późno. Szanowni Państwo, repatrianci, którzy docierali przez Poznań między innymi na ziemię lubuską, na ziemię krajeńską, tu w okolicach Strzelec Krajeński, w okolicach na północ od Gorzowa, w tych drugim i trzecim rzucie repatriantów w 1946-1947 roku, później Ukraińcy z akcji Wisła, docierając na miejsca docelowe, zastawali gołe ściany. Gospodarstwa, które były pozbawione wszystkiego, łącznie z tym, co było w domu i miało jakąkolwiek wartość. Bo to dawno już wyjechało stamtąd. W związku z tym tego typu rozporządzenie, gdyby było wprowadzone w życie w 1946, może na początku 1947, ale to już było i tak za późno, w 1946 i to na początku, miałoby sens. Może by ocaliło trochę tego majątku, który później byłby wykorzystany przez te osoby, które na tych terenach się znalazły. Szanowni Państwo, proceder pod tytułem, również na ziemi lubuskiej, pod tytułem dzisiaj zajmujemy jedno gospodarstwo, za dwa miesiące zajmujemy sąsiednie i aż oczyścimy całą wieś. Często możemy znaleźć w dokumentach starostów powiatowych, pisanych w raportach miesięcznych, pisanych do wojewody poznańskiego. Możemy znaleźć tego typu opowieści, tego typu opisy sytuacyjne, że przyjeżdżają repatrianci i nie mają, i mają puste ściany w gospodarstwach. Także to też jest jakiś obraz pokazujący sytuację, jaka miała miejsce w latach 45-48. Prawda?
Z jednej strony szybka odbudowa infrastruktury, zwłaszcza w miastach powiatowych i dużych miastach, odbudowa tych dużych miast. Z drugiej strony te tereny, które były przeznaczone pod osiedlenie się repatriantów, które zanim oni dotarli, były już ogołocone. I to, co pan profesor tutaj mówił o tej sytuacji związanej jakby z kolejnym elementem gospodarki związanej z leśnictwem i rolnictwem. Lasy państwowe. Jak widzicie państwo, na terenie Dyrekcji Okręgowej Lasów Państwowych w Poznaniu, która obejmowała swoim zasięgiem województwo poznańskie w tych granicach, o których mówimy, znajdowało się 435 tysięcy hektarów obszarów leśnych. Z tego zaledwie 37% były to lasy państwowe będące własnością Skarbu Państwa przed wojną. 37%. 55% z tego obszaru to lasy upaństwowione, czyli odebrane właścicielom Polakom, bo tu akurat jest mowa o upaństwowionych obszarach leśnych na terenach, które przed wojną były w granicach Rzeczpospolitej. Natomiast lasy Skarbu Państwa Rzeszy to zaledwie 15%, chociaż sami Państwo sobie zdajecie sprawę, że obszar Wielkopolski i ziemi lubuskiej, zwłaszcza pogranicze Wielkopolski i cała ziemia lubuska, to są ogromne obszary leśne, prawda? Bo mówi się, że województwo lubuskie to jest 55% jego obszaru to są lasy w tej chwili. Wtedy było jeszcze więcej. Także widzimy, jak to wygląda. 55% obszarów leśnych w 1946 roku na terenie województwa poznańskiego to były obszary upaństwowione, czyli odebrane prywatnym właścicielom. Reforma rolna była wprowadzona w 1944, a jej dokończeniem było przejęcie lasów prywatnych. Zostawiono, jak tu widzimy, zaledwie drobne ułamki lasów, bo zaledwie te lasy, które nie były większe niż 25 hektarów u prywatnym właścicielom. I jeszcze jedna sytuacja, to co mówiłem wcześniej, samorząd terytorialny odbudowywany w zasadzie początkowo na zasadzie odgórnej, dlatego że rady narodowe, które były tworzone w 1945 roku na terenie województwa poznańskiego i na terenie ziemi lubuskiej, później kiedy utworzono na tym terenie już stałe powiaty, a przedstawiciele administracji tymczasowej stawali się starostami, rady narodowe były organami, też można powiedzieć, tak zwanego samorządu. Dlatego, że moi drodzy Państwo, do 1954 roku w Polsce nie było wyborów samorządowych. Te w 1954 roku oczywiście były w systemie komunistycznym już przeprowadzane, ale od okresu przedwojennego do 1954 roku nie było wyborów samorządowych w Polsce. To skąd był ten samorząd? To był samorząd utworzony na podstawie odgórnych przydziałów miejsc w radach narodowych. Zgodnie z podziałem mandatów w Krajowej Radzie Narodowej, podobnie procentowo były rozdawane partiom politycznym i organizacjom mandaty w radach narodowych poszczególnych szczebli. Czyli jeżeli PPR miało ileś tam procent w KRN, nie tyle miało w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Poznaniu czy w Radzie Narodowej Miasta Poznania. PPR z PPS-em zawsze musiała mieć większość. No oczywiście, zgadzam się z tym, że wytyczne były przekazywane bądź z Warszawy, jeżeli dotyczyły jakichś obszarów działalności gospodarczej czy politycznej, bądź z komitetów, które były komitetami partii tej czy i tej, czyli do 1948 roku PPS-u i PPR-u, a potem PZPR-u. I zauważcie Państwo, że utworzono państwo, które miało jakby dwu władze.
W zasadzie władza nieformalna obejmowała swoim zasięgiem tą władzę formalną, czyli komitety partii politycznej czy politycznych do 1948 roku miały podobną strukturę jak struktura administracyjna państwa. I przepływ dyrektyw był z komitetów w kierunku rad i organów wykonawczych tych rad, prawda? Bo do 1950 roku były to organy wykonawcze wzorowane na organach wykonawczych samorządów przedwojennych, czyli byli burmistrzowie, sołtysi, wójtowie, prezydenci miast. Po wprowadzeniu ustawy z 1950 roku o jednolitych organach władzy państwowej, to po prostu stał się już system radziecki. Prawda? Rad narodowych, tak jak w Związku Radzieckim. Powiedzmy sobie szczerze, już w 1944 roku komuniści planowali wprowadzenie bezpośrednio systemu radzieckiego administrowania Polską i administrowania terenem. Ale to się nie udało, dlatego że sami stwierdzili, że przyzwyczajenie ludności wiejskiej, ludności małych miejscowości do przedwojennego podziału i przedwojennych struktur administracyjnych nie pozwoli im łagodnie przejąć władzę. W związku z tym dopiero 2-3 miesiące po powstaniu tzw. Polski Lubelskiej wprowadzili z powrotem nomenklaturę, czyli nazewnictwo organów administracji samorządowej sprzed wojny. Dopiero we wrześniu, a od lipca ten teren był już zajęty przez Armię Czerwoną. Dopiero we wrześniu wprowadzono to specjalnymi ustawami i dekretami. Także o tym też trzeba pamiętać. Ale no jakby przechodząc dalej, samorząd przedwojenny w Polsce, zwłaszcza w Polsce zachodniej, w takich województwach jak poznańskie, pomorskie, śląskie, to był samorząd bogaty, posiadający różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Bądź to był samorządy gmin, czyli na przykład miast dużych czy średnich, były same na tyle bogate, że mogły tworzyć własne przedsiębiorstwa, bądź mniejsze samorządy tworzyły tak zwane powiatowe związki samorządowe i na szczeblu powiatu zakładały jakieś firmy. Takimi firmami były między innymi koleje wąskotorowe w Wielkopolsce, które należały jeszcze od okresu przed pierwszą wojną do samorządów. I one były tworzone i budowane z kapitału samorządowego i częściowo państwowego. I tu mamy informację. W Wielkopolsce było sporo tych kolei samorządowych wąskotorowych, które miały za cel dowożenie towarów, dowożenie obywateli do kolei szerokotorowych. I tworzyło to pewien system całościowy. I jak widzicie Państwo, już w lipcu 1945 roku Ministerstwo Komunikacji próbowało przejąć te wszystkie koleje samorządowe, wąskotorowe, w których państwo miało jakikolwiek udział. 10-procentowy, 15-procentowy. Prawda? Tu mamy przykład Kościańskiej Kolei Powiatowej, której 33% było Skarbu Państwa, Średzkiej Kolei Powiatowej, gdzie 20% zaledwie było udziałów Skarbu Państwa. I próbowano te koleje przejąć na zasadzie wprowadzenia dekretu o przejęciu na własność państwa. To czasami się udawało, nie zawsze. Czasami były takie przypadki wśród władz samorządowych powiatów czy związków powiatowych, że walczono o te przedsiębiorstwa, dlatego że te przedsiębiorstwa dawały konkretny dochód. A w okresie odbudowy każda złotówka się liczyła. Między innymi zarabiana na tych kolejach wąskotorowych, na przewozach towarów, ale przewozach ludności. I w związku z tym samorządy ułomne, to co mówiliśmy, ułomne, bo tworzone w taki, a nie inny sposób, ale czasami na ich czele stawali burmistrzowie czy prezydenci, którzy miast i gmin, którzy starali się walczyć o to, bo wiedzieli, że inaczej gospodarka tych gmin, tych miast po prostu padnie. W Poznaniu upaństwowiono od razu między innymi elektrownię, potem gazownię przejęto,
i stopniowo komunikację miejską, ale to później upaństwowiono, jakby odgórnie w latach 50. całość komunikacji w różnych miastach Polski, bo to utworzono państwowe przedsiębiorstwa komunikacyjne. Ale mówię, tego typu zakłady jak gazownie i elektrownie, które pamiętajcie Państwo, że w Poznańskim były w zasadzie we wszystkich miastach powiatowych, bo każde miasto powiatowe jeszcze w okresie zaborów starało się mieć własną gazownię i własną elektrownię. Gazownię, żeby dostarczać gaz dla własnych obywateli, a elektrownię, żeby oświetlać. Najpierw gazem oświetlano ulicę, potem prądem. I te przedsiębiorstwa były przedsiębiorstwami samorządowymi. Potem w 1945 roku stały się przedsiębiorstwami państwowymi, bo stworzono zjednoczenia i ministerstwa poprzejmowały i gazownictwo, i energetykę elektryczną, prawda? Ta elektrownia, ta gazownia, która jest w tej chwili na Garbarach z tyłu tam w Poznaniu, to było przedsiębiorstwo miejskie. Elektrownia była przedsiębiorstwem miejskim. Wodociągi, kanalizacja do końca lat 50. były przedsiębiorstwem miejskim. Potem zostały upaństwowione. I potem trzeba było w 89-90 roku trzeba było z powrotem komunalizować. Ale elektrowni i gazowni już się nie dało. Zauważcie Państwo, że po transformacji państwo nie oddało tych przedsiębiorstw w 100% tych wszystkich przedsiębiorstw, które w latach 46, 48, 50, 51 znacjonalizowało. Także o tym też pamiętajmy. Dopóki samorząd miał jeszcze jakieś przedsiębiorstwa, to miał dodatkowe własne środki, które wpływały do jego budżetu. Dopóki miał tą możliwość, chociażby część budżetu była wypracowywana przez przedsiębiorstwa miejskie i gminne, samorządowe. Stopniowe odebranie samorządom poszczególnych zakładów komunalnych spowodowało, że w zasadzie cały samorząd mógł liczyć tylko i wyłącznie na budżet państwa. A po 50 roku, po wejściu ustawy o radach narodowych, o jednolitych organach administracji państwowej, tylko na budżet centralny, który był, z którego przesuwano środki stopniowo coraz niżej. Powiedzmy sobie tak, do 89 roku samorząd był tak zwany samorząd był strukturą wieloszczeblową. To znaczy samorząd wyższego szczebla mógł zawieszać uchwały i działania samorządu niższego szczebla. Dzisiaj jest to nie do pomyślenia. Dzisiaj każdy samorząd, obojętnie jakiego stopnia, jest samodzielnym, jest jednostką, osobą prawną i ma niezależność absolutną. Wojewoda może nadzorować, ale w każdej chwili może być jego działanie zaskarżone do sądu administracyjnego. Wtedy Rada Narodowa Powiatu mogła zawiesić uchwały podejmowane przez Rady Narodowe z szczebla niższego, szczebla gminnego, a uchwały Rady Powiatu mogła zawiesić Rada Wojewódzka. Podobnie wyglądało to stworzeniem budżetów po 50 roku, czyli gospodarki. To się odbijało na gospodarce poszczególnych gmin, powiatów czy województwa, że najpierw na szczeblu gminy tworzono projekt budżetu, przesyłano go do powiatu, powiat zbierał wszystkie projekty gmin z całego powiatu, dodawał swoje koszty, swoje wydatki, swoje cele, tworzył projekt budżetu powiatu, przesyłał go do województwa. W województwie robiono dokładnie to samo, co w powiecie i wysyłano do centrali. I wtedy zaczynało się krojenie, przymierzanie, prawda, może mniej, może więcej. Tych lubimy, tych nie lubimy. Da? I w drugą stronę szły środki. Najpierw do województwa, potem do powiatu, potem do gminy. I jeżeli gminy, samorządy gminne czy powiatowe nie miały własnych dochodów, a nie miały po 50 roku, w zasadzie musiały mieć tylko to, co dostały
z budżetu centralnego przez budżety powiatowe, wojewódzkie i powiatowe. Jakieś tam drobne opłaty, podatek od psa, prawda, czy inne tego typu opłaty wpływały, ale to były, to były dochody, które były naprawdę mizerne. Tak wyglądało funkcjonowanie, ale mówię tego samorządu, który był stworzony przez czynnik polityczny. I w zasadzie można powiedzieć, że pierwsze wolne wybory samorządowe to jest w XX wieku, po drugiej wojnie światowej, to jest rok 1990. Pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Jeszcze chwila, wiem, już pomału będziemy się zbliżać do końca, ale jeszcze chcę powiedzieć o kilku jakby takich aspektach, o których się często zapomina w tym okresie 45-50. To jest sytuacja epidemiologiczna na tych terenach, na terenach całej Polski zresztą, ale na terenach naszych tutaj jest to sytuacja specyficzna, dlatego że to, co powiedziałem, duża liczba repatriantów płynących ze wschodu, reemigrantów i powracających z prac przymusowych z zachodu. Do tego ogromne ilości żołnierzy Armii Czerwonej, która najpierw szła w jedną stronę, a za chwilę wracała w drugą. Do tego jeńcy wojenni, tu widzimy, jeńcy wojenni przywożeni na teren Wielkopolski także z obozów jenieckich w Związku Radzieckim. W Złotowie funkcjonował obóz filtracyjny dla jeńców wojennych przywożonych ze Związku Radzieckiego. On tam funkcjonował przez kilka miesięcy, ale spora grupa na przykład żołnierzy Armii Krajowej, która z operacji Ostra Brama znalazła się w łagrach sowieckich, w obozach jenieckich, była z tymi jeńcami niemieckimi tutaj przywieziona, bo są wspomnienia żołnierzy AK, między innymi z tego obozu filtracyjnego w Złotowie. I przywożono tutaj tych jeńców, następnie ich przesłuchiwała Urząd Bezpieczeństwa i jeżeli byli to Ślązacy z trzeciej grupy, Kaszubi z trzeciej grupy, to byli wysyłani do rehabilitacji do swoich miejscowości rodzinnych. Jeżeli były to osoby, które ta komisja uznawała, że one nie będą podlegały rehabilitacji i nie otrzymają z powrotem obywatelstwa, to najczęściej trafiały one do obozów pracy w kopalniach. Część tylko została wyekspediowana do sowieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Także to też jest taki element, o którym się mało mówi, mało wie, bo tych obozów NKWD, obozów UB, obozów pracy na terenie Wielkopolski było sporo i one też wpływały na sytuację i społeczną, i gospodarczą tego regionu. W Pudliszkach był obóz pracy, w którym pracowali Niemcy, w tym obozie przetrzymywani, prawda? W obóz pracy w Granowie Podlesznym, prawda? Także to są tego typu miejsca, o których się nie mówi. A na przykład obóz NKWD UB na ulicy tutaj na koło obecnego kościoła świętego Jana Kantego na Grunwaldzie, który był obozem filtracyjnym, następnie obozem UB, gdzie przywieziono żołnierzy AK z rozbitego obozu w Rembertowie, którzy nie zdążyli uciec, a stąd wywieziono ich do Rawicza, do więzienia. Także to są, ale mi chodzi o to, że te duże ruchy ludnościowe powodowały, że na ziemiach między innymi województwa poznańskiego i samym Poznaniu panowała duża liczba różnych chorób zakaźnych. Ja tu nie pokazuję na tych mapkach jednej choroby, czyli jednej grupy chorób wenerycznych,
bo to był problem przez lata 40. i lata 50. A wiemy, że te wszystkie choroby, czy zakaźne, czy choroby właśnie między innymi weneryczne, one się odbijały że tak powiem, gospodarce, bo absencja pracownicza i tak dalej, ona wpływała na gospodarkę, a z drugiej strony trzeba było dodatkowe środki, żeby zwalczać te choroby. Były takie miejsca, zwłaszcza na ziemi lubuskiej albo na pograniczu dawnym, między innymi powiat Cianecki, gdzie duże grupy ludności napływowej, repatriantów, ale też jeńcy na przykład przywożeni z łagrów sowieckich, przywozili ze sobą czy gruźlicę, czy tyfus. No. Trzeba było zamknąć, teraz nie pamiętam, które z miast na ziemi lubuskiej, po prostu zamknąć kordonem, bo tyfus się tam tak szerzył, że nie było możliwości opanowania i dopiero wchodziły służby medyczne i próbowały z tym walczyć. Także o tym też pamiętajmy. Dur plamisty, czyli tyfus i malaria. Zobaczcie Państwo, takim pasem w tych dawnych powiatach zachodniej Wielkopolski przedwojennych one się tutaj szerzą, bo to są tereny, do których docierają repatriancja, a potem są przenoszeni na drugą stronę, na ziemię lubuską, na drugą stronę dawnej granicy. No i to co jakby te myśli, które przedstawiłem przed chwilą. To też wpływało na jakość życia, na szybkość odbudowy, bo środki musiały iść na walkę z tyfusem, z malarią, z błonnicą czy gruźlicą. I na koniec króciutko jeszcze o latach 50., o planie sześcioletnim. Województwo poznańskie wraca do granic sprzed wojny, poza małym wyjątkiem na północy, czyli powiat pilski, Trzcianecko-Czarnkowski i pilski. Na zachodzie zmieniają się granice Mogilno, tutaj okolice Trzemieszna, tutaj też granice się zmieniają, dlatego że Mogilno trafia do województwa bydgoskiego. Natomiast cała reszta ziemi lubuskiej trafia do nowego województwa, do województwa zielonogórskiego. Jeszcze kilka powiatów z Dolnego Śląska i jakieś jeden czy dwa powiaty na północy województwa zielonogórskiego z województwa szczecińskiego. I natomiast województwo poznańskie, czyli Wielkopolska, jest takim terenem, który w planie sześcioletnim jest postrzegany jako teren, gdzie w zasadzie nie trzeba specjalnie inwestować, że tam jest przemysł, tam ludzie pracują, jest ten Cegielski, czyli zakłady Stalina w Poznaniu. Trzeba je rozbudowywać oczywiście, bo wojna w Korei, bo zbrojenia i tak dalej. I w zasadzie dopiero, znaczy jedynymi takimi większymi inwestycjami, i to w Poznaniu, to jest poznańska fabryka maszyn żniwnych. My o niej już nie pamiętamy, prawda? Na Starołęce, tam koło Ronda, tam już nie ma po niej śladu. A to była jedna z większych inwestycji właśnie planu sześcioletniego w Poznaniu. Poznańska fabryka maszyn żniwnych, mówi się snopowiązałki. Tam produkowano między innymi snopowiązałki. Nie ma śladu po tej fabryce, prawda? No i rozpoczęto przymierzanie się do Konińskiego Okręgu Przemysłowego, czyli miano już udokumentowane zasoby węgla brunatnego, myślano o tym, gdzie to centrum tego okręgu stworzyć. Ja jeszcze zwróciłbym uwagę na jeden element, na jedną miejscowość, kopalnia soli w Kłodawie. To jest miejsce, które już przed wojną było wyznaczone na budowę kopalni soli. Bo już przed wojną, w późnych latach 30. Trwały prace poszukiwawcze,
I zaczęto pewne prace związane z przyszłą budową kopalni w tej miejscowości. Niemcy później próbowali tą kopalnię budować, nie zdążyli. I w latach, początkach lat 50. rozpoczęto budowę kopalni soli w Kłodawie. Ta kopalnia jest w zasadzie jedną z największych kopalni soli kamiennej w Polsce. Była druga w Wapnie. Wybudowana jeszcze w latach 20. XX wieku, ale przez rabunkową gospodarkę wydobywczą wody gruntowe dostały się w 70. tam bodajże 6. roku do kopalni i po prostu ją zalały. Zapadło się połowę miasteczka i jest taka miejscowość Wapno, się nazywa, w okolicach Wągrowca. Jeżeli Państwo będziecie jechać kiedyś w stronę, z Wągrowca w stronę Kcyni, możecie zboczyć. Jest drogowskaz Wapno. I tam zobaczycie Państwo, jak wygląda miasto, które straciło kopalnię soli. To były dwa takie miejsca, które były bardzo ważne w gospodarce właśnie i mało się też o tym mówi, prawda? Że Wielkopolska i Kujawy to są takie dwa województwa, które, czy dwa, te, dwie, te, dwa tereny, które są obecnie zagłębieniami solnymi dla Polski. To nie Wieliczka, to nie Bochnia, to Kujawy i Wielkopolska. I praca nad tym zaczęły się w okresie planu sześcioletniego. Coś jeszcze. I po zakończeniu planu sześcioletniego, jak widzimy w tym planie sześcioletnim, nakłady inwestycyjne w Wielkopolsce to zaledwie niecałe 5% całych nakładów inwestycyjnych na przemysł w planie sześcioletnim. To przy rozprodukcji zaledwie 2,6%. Ja wiem, że to może nic nie mówić, ale dopiero w 1956 roku zaczęto prace studyjne nad właśnie rozbudową tego Konińskiego Okręgu Przemysłowego i stworzono taki plan regionalizacji przemysłu w Wielkopolsce na subregiony. Za chwilę to pokażę, chcę pokazać jedno. Tu jest taka bardzo ciekawa tabela pokazująca w zasadzie gospodarkę województwa poznańskiego między rokiem 1946 a 1973. Ono powstało, takie wydawnictwo na 30-lecie Polski Ludowej, ale ono jest oparte o roczniki statystyczne i badania statystyczne gromadzone przez Urząd Statystyczny, ówczesny Urząd Statystyczny dla województwa i dla miasta Poznania. I twarde dane statystyczne, które pokazują wzrost liczebności mieszkańców, odsetek ludności miejskiej i tak dalej, i tak dalej. To jest ciekawe, ilość osób na izbę mieszkalną i na mieszkanie. Pamiętajcie Państwo, że w okresie planu sześcioletniego w Poznaniu przydział kwaterunkowy metrażu na osobę to było 1,5 m2. Czyli w zasadzie można było materac rozłożyć. Po przyjściu z pracy, prawda, przespać się, zjeść śniadanie i wrócić do pracy. Bo robotnik miał tak żyć. Po co mu było więcej? W sobotę szedł na czyn, po południu, w niedzielę na jakąś manifestację miał iść i w poniedziałek na roboty z powrotem. Tak to, jak to mówią, drzewniej bywało. Poznań bardzo mocno cierpiał na brak mieszkań. W związku z tym ta ilość metrów kwadratowych na osobę w mieszkaniach komunalnych, podlegających gospodarce komunalnej, po prostu się zmniejszała, mimo tego, że obowiązywał zakaz meldunku, prawda, osób z zewnątrz. To jednak w jakiś sposób ta ludność Poznania przyrastała i ta liczba metrów kwadratowych na osobę się zmniejszała. Tutaj są dane dotyczące rzemiosła, pokazane liczby zakładów, od jakiego, że tak powiem, punktu w 1955 roku rzemiosło, zwłaszcza prywatne, startowało. To było zaledwie 12 000 z kawałkiem zakładów rzemieślniczych
Ale było to, co powiedziałem wcześniej, na początku tamte, oglądaliśmy tamte wykresy, ale zostało i to rzemiosło mogło się zacząć w 1956 roku odbudowywać na nowo, bo po dojściu do władzy Gomułki i jego ekipy stwierdzono, że trzeba pozwolić na chociażby drobne inicjatywy prywatne, żeby wzbogacić ubogi bądź nieistniejący prawie rynek usług. Prawda? Bo spółdzielczość rzemieślnicza, która miała zapewnić wszystkich fachowców, nie dawała rady. W związku z tym stosunkowo szybki wzrost prywatnych zakładów rzemieślniczych, który tą lukę wypełniał. I te subregiony, o których powiedziałem. Subregion północny, Piła, Chodzież, Wągrowiec, subregion wschodni, koło Konin, gdzie następnie zaczęto budować Koniński, ten okręg przemysłowy, subregion centralny z Poznaniem i w zasadzie dwa subregiony, subregion tutaj Leszno, czyli zachod, południowo-zachodni i południowy Kalisz, Ostrów dalej na południe. Takie 4-5 subregionów wyznaczono w końcu lat 50. do jakby prac studyjnych i rozwoju przemysłu w następnych dekadach. Ale mówię, do 56 roku Poznań i województwo poznańskie dodatkowo pozbawione jakby tego kontaktu z granicą państwa, bo tam już znalazła się Zielona Góra i województwo zielonogórskie, był postrzegany jako coś, w co nie należy za bardzo inwestować. Coś, co nie będzie specjalnie potrzebne. Te zakłady metalurgiczne, zakłady takie jak zakłady Hipolita Cegielskiego, czyli Stalina ówczesne, one były, produkcja była rozwijana, ale w tych strukturach i w tych zakładach, które funkcjonowały. I dopiero po 56 roku jakby troszeczkę się obudzono i zaczęto zmieniać tą koncepcję. Także dzięki uporowi prywatnych tych, ja mówię, rzemieślników, i zawsze będę zwracał na to uwagę, że prywatni rzemieślnicy i prywatne rolnictwo to były te dwa sektory, które jakby pozwoliły przenieść tą kulturę prywatnej gospodarki w następne okresy, prawda? Gdzie już było trochę łatwiej, a potem już można było odbudowywać po 90 roku tą prywatną gospodarkę. Także drodzy Państwo, ja przepraszam, że troszeczkę przeciągnąłem ten wykład, ale myślę, że to jest tak obszerne spektrum różnych dziedzin, że Państwo mi wybaczycie. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Słyszeliśmy głosy tutaj, że wybaczamy to przedłużenie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ja właśnie tak. Telefon się muszę wyjść długo, ale ja mam takie pytanie. Albo czegoś nie chwyciłem, albo czegoś nie rozumiem, mianowicie. Czy do mikrofonu możemy prosić? Oh. Bo żeby słyszeli proszę. Ci, którzy nas oglądają, tak. Tak, no bo Polska była zniszczona, ponieważ Europa powojennie, także to było dość powszechne i wyraźne. Natomiast ja nie rozumiem jednego, że przyjechali rosyjscy żołnierze i dokonali dzieła zniszczenia. W Sulechowie pan powiedział, czy gdzieś jako tako się ostało miasto i później przyjechali wyzwoliciele i zaczęli granaty rzucać i spalić i palić domy. Ja tego nie, jaka jest motywacja tego? Ja tego nie rozumiem, aż mi się wierzyć nie chcę prawie, że można takie. Ja mówię, znam to z opowiadania. To tylko tyle. Opowiadania mojego wujka w przypadku Solechowa. W przypadku innych miast, na przykład na zachodnim Pomorzu, też są tego typu. Dlaczego to było? Jakie są motywy działania? Bo Rosjanie, no, czy żołnierz radziecki do końca nie wiedział, czy to będzie niemieckie, czy to będzie polskie, na pewno nie będzie sowieckie. Więc po co ma to zostawiać komuś, kto nie jest Rosjaninem, czy żołnierzem, czy człowiekiem radzieckim. Prawda? To jest zniszczonej, spalonej ziemi, tak? Tak, tak.
Być może też dlatego, żeby pozbawić jakby możliwości powrotu Niemców, chociaż samo podejście na przykład Rosjan do Szczecina, prawda, gdzie do końca nie wiedzieli, czy go oddać Polakom, czy zostawić go Niemcom, bo granica miała być na Odrze, no to Szczecin był z drugiej strony, prawda, i był problem. Prezydent Zaremba już był w Szczecinie i musiał się z tego Szczecina wyprowadzać. I dopiero po 2 miesiącach wrócił do Szczecina i całe władze tutaj Pomorza Zachodniego ówczesnego, no, z przedstawicielem rządu. Musieli poczekać w Koszalinie, aż się sytuacja w Szczecinie wyjaśni i towarzysze radzieccy powiedzą, że jednak ten kawałek za Odrą będzie nasz. No? Także wtedy albo wywozili majątek, który im się mógł przydać, czyli przedsiębiorstwa całe, prawda, które zostały, albo to, co nie mogli wywieźć, granacik do piwnicy, albo butelka z benzyną, albo coś innego. W Krosno-Odrzańskiej tak samo. Starówka została zniszczona po wyzwoleniu tak zwanym, prawda, czyli po przejęciu Krosna przez całe stare miasto. Tam zostało zaledwie kilka domów plus resztka zamku książąt piastowskich na tym ostrowie takim w Krośnie Odrzańskim. Miałem niedawno okazję być w Krośnie, kilka dni sobie oglądałem to wszystko. Zostało zniszczone po zajęciu Krosna przez Armię Czerwoną. Dziękuję za pytanie, ale to jest... Nie, że nie wiedzy pana profesora, ale jeszcze niestety... Dobrze. Dziękuję. Pan jeszcze. Do widzenia, dziękujemy. Dobrze. Ja sobie potrzymam. Ale nie działa. Nie, działa. Proszę. Ja przyznam, że część tych danych, zwłaszcza dotyczących sytuacji między 45 a 50, które Michała, jest dla mnie zaskakująco dobre. Dlatego, że ja tam się przypadkowo znalazłem na tak zwanych ziemiach odzyskanych, jako w ramach studenckich praktyk. Tak, 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 tak. I to był 57 rok, a więc już znacznie później. I muszę powiedzieć to, co ja sobie przypominam z tamtych czasów, że te dane statystyczne wydają mi się tak dobre, że aż niewiarygodne. Że aż za dobre, tak? A za dobre. Dlatego, że to, co ja tam zobaczyłem, a byłem dwukrotnie w Świebodzinie, które było dosyć dynamicznie rozwijającym się miastem, ale to, co ja widziałem tam, to zwłaszcza ta sytuacja społeczna, właściwie będąca jakimś największym utrudnieniem tego, żeby to wszystko jakoś tam stanęło na nogi, to było tam bardzo wszystko labilne, dlatego że ta ludność, która została przeniesiona z Kresów Wschodnich, to była jakoś bardzo, no znaczy niezespolona. Mianowicie byli tam tacy ludzie, którzy się uważali za Polaków, tak jak ja jestem Polak, tak jak prawdziwy, a byli tacy, o których, w stosunku do których pytanie o narodowość wprowadzała ich w pewne zakłopotanie. Bo to byli prawdopodobnie, ja tak przypuszczam, mówiono na nich Ukraińcy, ale oni niechętnie się z tym zgadzali. Oni mówili, że Ukraińcy to są w Kijowie, a my to jesteśmy ruskie. Rusini, tak zwani. Prawda? To są ci. W związku z tym były też między innymi, co dla mnie było niewyobrażalne, ja tego wszystkiego nie rozumiałem. Między nimi konflikty, różne napięcia, że jak ja mówiłem, że muszę sobie iść tam do sklepu, zresztą mieszkałem w szpitalu w ogóle, tak, że w ogóle miałem mało potrzeby wychodzenia na zewnątrz, ale to mi mówiono, to do sklepu, to do tamtego nie idź, bo tam Ukraińcy, a do tamtego sklepu to możesz iść, bo tam są dobre katoliki. Także ja nie wiedziałem, gdzie można, gdzie nie, gdzie mi polecam. Chodziłem do jednych i drugich zjazdów podmarszy, to było bardzo interesujące. Ale dlaczego mnie, uważam, że te dane statystyczne są, powiedział, trochę za dobre? Dlatego, że tam się, ja przypuszczam, że to jest zostało uśrednione tam. Tak, na całym tym obszarze. Dlaczego tak, na całym tym obszarze? Tam,
jak ja sobie tam chodziłem czasem, to tam całe wioski, to można było rozpoznać, że tam kiedyś była wioska, tylko potem, że rosły drzewa owocowe. Ale to wszystko było zdewastowane. Ci ludzie, którzy tam mieszkali, to oni przede wszystkim siedzieli na walizkach jeszcze stale. Tak. Oni tak. Nie wierzyli, że tak. Oni tutaj zostali. Tak. Oni byli tacy zupełnie niechętni do czegokolwiek, bo panie przecież oni tu wrócą przecież Niemcy. To, gdzie to? To było za piękne dla nich. Ja powiem tak, to też to, że połączono tą ziemię lubuską z poznańskiem, to też w jakiś sposób wypaczyło, prawda? Bo tak jak pan mówi, uśredniło dane zupełnie inne z tamtych terenów z terenami tutaj, prawda? Wielkopolski, tej historycznej Wielkopolski. W związku z tym te pewne rzeczy na pewno się zmieniły. Ale powiem tak. Rusini, czy Bojkowie, Łemkowie, Ukraińcy, bo to tak trzeba ich rozróżniać, prawda? Bo tam są i Bojkowie, i Łemkowie, i klasyczni Ukraińcy. I rzeczywiście Bojkowie i Łemkowie wręcz nie życzą sobie, żeby ich tak nazywać Ukraińcami, bo oni nie są. Oni są Rusinami, ale jeszcze do tego mówią takimi i takimi, Bojkami bądź Łemkami. I akcja Wisła spowodowała, że w zasadzie w oczach przeciętnego Polaka oni stali się wszyscy Ukraińcami. Tak, oczywiście. Tam, na nich tam ci Polacy. Tak. To są Ukraińcy. I powiem tak, ich przywieziono na te tereny jakby w tej ostatniej turze, 47-48 rok, kiedy gro terenów, gro wsi była już zajęta przez polskich osadników. I to, co ja powiedziałem, oni dostawali często te właśnie zniszczone gospodarstwa, wyszabrowane, bo oni przyszli już na sam koniec. Ich przywożono właśnie w okolice te Słubic, w okolice Gorzowa, w okolice Strzelec Krajeńskich. Tam były takie duże transporty ludności rusińsko-ukraińskiej, powiedzmy sobie tak wyraźnie, rusińsko-ukraińskiej z terenu akcji Wisła. No, a dwa kolejne takie etapy to były, znaczy miejsca to były Środkowe Pomorze, czyli tutaj Szczecinek, prawda, okolice Szczecinka, tam bardzo duża grupa tej ludności była przeniesiona i okolice Lidzbarka Warmińskiego. Jeżeli Państwo pojedziecie do Lidzbarka Warmińskiego i do Reszla, to tam znajdziecie cerkwie prawosławne, ukraińskie, nie prawosławne, tylko grekokatolickie, restauracje grekokatolickie, ukraińskie i dużo osób mówiących po ukraińsku. I to jeszcze kilka lat temu, kiedy tej diaspory ukraińskiej nie było aż tyle, można było na przykład w Lidzbarku Warmińskim usłyszeć. Proszę? Pieniężno. Tak, właśnie te okolice. Reszel, Pieniężno, Lidzbark Warmiński, to są te tereny, gdzie tą ludność z akcji Wisła ze wschodu przewieziono. Werbiści w Pieniężnie bilurgistów kształcili, żeby mogli w naszych unickim obrządku. Tak. Także ja tu powiem tak, no te dane statystyczne, one były zbierane dosyć skrzętnie, dlatego że na przykład stan opieki medycznej, lekarze powiatowi mieli obowiązek składania do lekarza wojewódzkiego najpierw co tydzień sprawozdań, a potem co miesiąc. I takie sprawozdania w dokumentach Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego w Wydziale Zdrowia się znajdują. Właśnie o tej śmiertelności i zachorowalności na te wszystkie choroby. Można tam to doskonale prześledzić. Wątpię, żeby lekarz powiatowy miał jakąś chęć fałszowania tych danych, bo po prostu wiedział, że jak nie pokaże prawdziwej rzeczywistości, to mu nie przyślą pomocy w opanowaniu na przykład epidemii tyfusu. No będzie musiał sam z tym walczyć. Ale dzisiaj fałszowano też dane. Na początku pandemii. W ogóle mówić, pan pracownik stale samorządność na wtedy. O tym, co wtedy było, to pojęcie samorządu jest nieadekwatne do tego. Tak, nie można o tym w ogóle mówić. Ja pokazywałem to, że tak powiem, w pewnym nawiasie, zwłaszcza na tych terenach włączonych czy przyłączonych, jak niektórzy mówią,
to tam struktury samorządowe nie powstały dopiero później. A to tam jest zupełnie ten mechanizm władzy, komitet starosta czy komitet przewodniczący rady, to był jednostronny. Wszystkie rady to były formalnościowe rzeczy, tam sekretarz rządu. Ja mam trzy rzeczy sprawę jeszcze. No. Bo jedna taka, bo mówiono, że ci w Świebodzinie nie czuli się jeszcze u siebie. Ale tu w Wielkopolsce też nie traktowano, że to już jest na stałe polskie. Bo na przykład z jednego ze szpitali w Wielkopolsce to taką mam wiadomość, że po wojnie udało się przywieźć ze Śląska aparat rentgenowski. Czyli ten rabunek właśnie przywożono zupełnie oficjalnie. Przywieziono aparat ze Śląska, więc jesteśmy zadowoleni. Druga sprawa, i tu może pytanie też. Gdyby ten system jednolitej władzy wprowadzono dużo wcześniej, to nie byłoby problemu upaństwawiania elektrowni. Gdyby była jednolita władza od razu, to by tego nie było. I teraz trzecia sprawa, jakie są konsekwencje również dla miejsca, w którym tu jesteśmy. Po tym upaństwowieniu myśmy stracili kilka nieruchomości. Nie udało się tego odzyskać. Część tylko udało się odzyskać. Ale inna sprawa, skradziono nam obraz Baciarellego. I obecne ministerstwo w wolnej Polsce uważa, że to jest mienie porzucone i po niemieckie. To jest kompletny absurd. No tak to. Tak, ten aspekt mienia porzuconego czy po niemieckiego to jest taki, to jest dobry przykład, prawda? Bo tu władze nasze obecne powołują się na tę ustawę z 1946 roku, prawda? I w zasadzie stwierdzają, że no to przecież to było porzucone. Pan profesor mówił, że uważa pan, że był błąd, że tę ustawę o zakazie wywożenia różnych dóbr z tych ziem odzyskanych wprowadzono dopiero w 1948. Później chyba. Znaczy ona, znaczy ta ustawa jest z 1948, ten dekret. Na podstawie tego, co ja tam widziałem, to nie miało w ogóle żadnego znaczenia, dlatego że tego, gdyby nawet ta ustawa była w 1945 roku już tam, to ja do tego nie był w stanie tam wyegzekwować. Bo co tutaj były te strzanki tego szatu? Tak. No to było coś powszechnego, to co się działo na moich oczach, bo jak wojna się skończyła, to ja miałem 10 lat, to ja już widziałem mniej więcej. To jest taki trochę wstydliwy. Zakończę teraz transmisję, tak. A dyskusję ze zgromadzonymi jeszcze poprowadzimy. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Również dyskutantom dziękuję. Kolejny wykład poświęcony będzie właśnie problemom medycznym. Pan profesor Michał Musielak, badacz wielu spraw, ale również dzieje w Akademii Medycznej, przedstawi problem odłączenia od Uniwersytetu Poznańskiego Wydziału Lekarskiego i powstawania Akademii Medycznej. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam na kolejny wykład. Ja również.